Warszawy i w ogóle nagrywam to telefonem, więc mam nadzieję, że nie oburzycie się, że w XXI wieku nagrywam vloga telefonem. Nie no, jechałam i stwierdziłam, że kurde, może nagram sobie vloga, takiego wiecie, weekly vloga. Ostatnio dużo rozkminiałam na temat tego, co chciałabym nagrywać teraz u siebie na kanale. Chciałabym trochę odejść od takiego kontentu typu, wiecie, gotowanie z TikToka, zresztą bardzo długo już się takie filmiki u mnie nie pojawiły, po prostu nie sprawiają mi one już radości. Za to nagrałam ostatnio vloga. Powiem wam tak szczerze, że był to dla mnie taki bardzo komfort film. Po prostu, wiecie, pokazywałam wam co robię, poszłam sobie do tej kawiarni, wiecie, sprawdzałam sobie jakieś nowe rzeczy i fajnie mi się to nagrywało i później oglądałam, więc uznałam, że spoko opcją byłoby nagrywanie dla was takich weekly vlogów. Też Mati mi mówił, Ina też mi mówiła, że fajnie byłoby coś takiego zrobić, więc oto jestem. Mam nadzieję, że częściej będą pojawiać takie filmy i że wam się to spodoba, bo dużo komentarzy też dostaję o tym, że lubicie bardzo jak nagrywam vlogi, takie w zasadzie o niczym można powiedzieć. Wiecie, nie będzie to taki film typowo tematyczny, że robię sobie coś tam, tylko chciałam wam nagrywać w ciągu tygodnia, co tam sobie robię. Teraz jadąc autem wpadłam na ten pomysł, żeby zacząć nagrywać, dlatego nie wziąłam kamery i nagrywam to telefonem, ponieważ jestem w Warszawie. Przyjechałam zrobić swoje włosy. Nigdy, odkąd przedłużam włosy chyba nie wyglądały one tak tragicznie. Mam już 3 miesiące i strasznie duży odrost. Mam tutaj w ogóle moje stare włosy poprzedniego salonu, bo jak pewnie niektórzy z was zauważyli, wróciłam do Warszawy na stare śmieci, hehe. Co, i idę przedłużać włoski. Wziąłam sobie właśnie te stare, bo one mają ciemniejszy kolor. To już chyba mój ostatni raz, kiedy będę ruda. Znudziły mi się rude włosy, muszę wam powiedzieć. I planuję, mam już umówioną kolejną wizytę włosową, gdzie będę coś zmieniała. I nie będę już chyba ruda, tak mi się wydaje. Więc tak, wziąłam sobie moje stare włosy, bo mają właśnie ciemniejszy kolor. Rude mają to do siebie, że się strasznie wypuchują. Te, które ja miałam teraz, mega mi się wypuchały. Zamierzam je wykorzystać, jako że to ich ostatnie żywo. Twierdziłam, że może je obetnę. Wiecie, nie tak całkiem na krótko, ale ja mam teraz włosy na takie dosyć długie, do pępka i myślałam, żeby je ściąć może tak dotąd, jakaś zmiana, coś ten. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Póki co idę do salonu, nagrywam wam pewnie jakieś przybitki, bo ja się wstydzę trochę nagrywać jak są ludzie wokół. Wiecie, jak jestem na włosach czy coś, więc pewnie ponagrywam wam jakieś przybitki. Chcę wam pokazać w ogóle jak mi urosły włosy, bo mega mi urosły włosy, odkąd je przedłużałam pierwszy raz, więc no, koniec gadania i lecimy. W kolejnym dniu. Ja zawsze u fryzjera siedzę najdłużej, aż do zamknięcia, nawet czasem po zamknięciu, bo zawsze z tymi moimi włosami jest dużo problemu, ale jestem już w domu, jest kolejny dzień, pomalowałam się i wyglądam tak. Włosy wyglądają na zdrowsze i wyglądają jakby było ich o wiele, wiele więcej, przez to, że są właśnie tutaj tak ucięte na prosto. Dajcie znać, czy zmiana na plus, czy nie. Mi się bardzo podoba, chociaż wiem, że jak będę następnym razem u fryzjera, to na pewno już je przedłużę znowu, żeby były takie długie, bo jednak w takich się czuję najlepiej. Ja się właśnie ogarnęłam i jadę na festa, bo tak, bo jest czwartek i jest festiwal, w zasadzie już od wczoraj, ale mi w tym roku średnio to pasuje z terminami, bo przyjeżdża też do mnie dzisiaj moja siostra i moja mama, jadę odebrać z dworca koło 22, no ale zanim to chciałabym się na tym feście pojawić. Tuluwę mam taką zwykłą, po prostu brązowy top i beżowe spodnie. Jakoś nawet nie miałam czasu robić zakupów specjalnie pod tą okazję. Dobra, o Jezus, co to za voice crack. Dobra, ja właśnie dojechałam do hotelu. Czekam teraz na Marcysię i na Borysa, bo jedzie tutaj ze swoim bratem i będziemy wyruszać na festiwal. Strasznie się to przedłużyło, bo mieliśmy w ogóle wyjechać o 14, żeby być tutaj na 15, a finalnie jest po 17 i podejrzewam, że około 18 dopiero będziemy na terenie festiwalu. Trochę słabo, bo ja przyjechałam dzisiaj tylko na jeden dzień, bo no, tak jak mówiłam, moja siostra i mama przyjeżdżają, więc przyjdę tam na 3 godziny i z tego co widziałam w rozpisce, to chyba nawet nie zdążę na żaden koncert, który gdzieś tam by mnie interesował bardziej. Ale to nic, ja ogólnie lubię takie eventy same w sobie, nie idę tam jakby głównie po to, żeby posłuchać muzyki, tylko po prostu lubię na takich eventach być, więc tak czy siak cieszę się, że chociaż na chwilę się tam pojawię. Strasznie przyjemnie nagrywa mi się tym telefonem. Dajcie znać w komentarzach koniecznie, czy widzicie jakąś mega różnicę w jakości, bo szczerze mówiąc mi się tak o wiele łatwiej nagrywa, jeżeli robię właśnie jakiegoś takiego vloga, niż pachać ze sobą tą wielką kamerę, która jest nie dość, że ciężka, niewygodna, nieporęczna i wielka, no więc takim telefonem to idealnie, także dajcie znać, czy jest git, czy jest jednak definitywnie nigdy więcej mam nagrywać telefonem i po prostu mam brać aparat ze sobą. Dobra, muszę wam opowiedzieć historię, czego się przed chwilą dowiedziałam. Jak wiecie, ja dostałam na tego festa zaproszenie. Pokazywałam wam to na story. No, tak jak wiele innych osób, wiele innych influencerów. Wczoraj już się właśnie fest
zaczynały. Ja zobaczyłam na Instastory u niektórych osób, jakichś moich znajomych, że dostali w hotelu paczkę. Paczkę od samego Festa, chyba od Local Heroes, jakąś taką mega fajną paczuchę, niespodziankę. I ja weszłam tutaj do pokoju i zobaczyłam, że dla mnie takiej paczki nie było. I miałam takie... Dlaczego? Ta paczka była bardzo fajna, z tego co tam widziałam. No ale tak sobie pomyślałam, że dobra, może po prostu była tutaj pani sprzątająca, bo te pokoje są wynajęte od wczoraj. Myślała, że ktoś zostawił, no i po prostu sobie to wzięli, nie? No przecież nie będę płakać za paczką. No i zadzwonił do mnie Olek, zadzwonił do mnie znajomy, który właśnie mi tutaj ogarniał. I zapytałam się go o tą paczkę i okazało się, słuchajcie, że te paczki nie były jakby zostawione w pokojach, tylko były przed pokojami. I ktoś po prostu poprzychodził i sobie pozabierał sobie, nie? Te rzeczy. Osobo, jeżeli to oglądasz i masz moją paczkę, to wstydź się, nie wolno kraść cudzych rzeczy. Średnio, średnio. Dobra, słuchajcie, jestem zażenowana, ponieważ Maria Ryskala i Borys Ryskala dostali swoje paczki. A ja nie dostałam. O Jezu, taki wojskrak. Znowu, ja mam dzisiaj jakąś krywę. Hamuwa, hamuwa totalna, ale stały te paczki przed drzwiami faktycznie, Marcin. Tak, tak, stały pod drzwiami, więc jest taka szansa, na przykład nasz pokój jest dość daleko od min, więc może ktoś tutaj nie dotarł. Jakiś złodziej. Bo jest mega blisko. No to widzisz, no to jak ktoś jest mega blisko, to ktoś pewnie przychodzi, już zobaczył, co do takiego, przeczytał, bo to są podpisane jeszcze coś, może taka połówkiem. O, biorę to chyba, ja. Osoba, która zajebała mi paczkę, naprawdę, wstydź się, nie, nieładnie. Przyszły nam tościki z sosem bazyliowym, który przed sekundą spadł mi na ziemię i opryskał Kasi butę i jakąś panią. Pani nie wyglądała na zadowoloną, ale przeprosiłam się, mam nadzieję, że nie zła. Dobra, szybki teleport do Krakowa. Ja właśnie przyjechałam na dworzec i czekam na moją mamę i na moją siostrę. Napisali mi właśnie, że zaraz dojeżdżają do Krakowa, bo ludzie w pociągu zaczęli się szykować. Moja mama nie za często jeździ pociągami, więc lecę zaraz na peron, żeby się nie zgubiły. Przyjechałyśmy dzisiaj z Wiktorią do Energylandii. Jest to obiecany wyjazd dla Wiktorii z okazji jej urodzin. Jesteśmy z samego rana, więc nie ma takich kolejek i idziemy na formułę. Formuła 1, ja już kiedyś byłam na tym i normalnie tak się zestresowałam i tak się bałam. No, było ogólnie grubo, było słabo. Wiktoria jak coś się popłakała, ale to tak wiecie, z emocji. Stwierdziła, że było bardzo fajnie, więc idziemy jeszcze raz. Mieliśmy w planach istnienia Hyperiona, ale Wiktoria stwierdziła, że musi najpierw trochę pozjeżdżać, żeby się rozgrzać, więc może pójdziemy na Hyperiona potem. Dam wam znać. Jak było? Super, zamykałam oczu. Robimy update kolejek. Byliśmy już na Abyssusie, na Hyperionie i chyba krzyczałam bardziej niż Wiktoria na Hyperionie, tak szczerze. Teraz idziemy na Zadrę. Więc będziemy miały trzy największe kolejki zaliczone. Zjechałam! Zjechaliśmy do Zadrze, ja już mam dosyć powoli kolejek, serio, robi się niedobrze, ale... Teraz idziemy na Majana. Tak, idziemy na Majana.